No pan nie chce grać w słowiański. Słowiański jest bardzo dobrym, pryncypialnym debiutem. A pan tu mi jakieś dziwolągi gra, panie Marco Polo. To gram ostatnią partię z panem Marco Polo i powoli zmierzam do końca. A mogę zagrać A3. A to co? Ojej. Mogłem zagrać przed chwilą goniec H4, a to zagram za chwilę. Tu stoi dwa razy. Odbijam. Wieżę też odbiję. No wieża wisi, pani Marco Polo, trzeba bić. Trzeba bić tę wieżę. Tu zwracam uwagę, że pan Marco Polo atakuje króla, którego tam nie ma. Tu wisi. Tu mam jeszcze taki wyskok. A na G3 po prostu zbiję. Tu wisi, tu. A mogę królem na D2 iść. Wcale nie muszę tam czekać na mata. No trzeba zbić. No trzeba zbić. Zbiłem. Jeszcze żyję. Teraz nie dostać mata. A cóż to jest za sztuka? Cóż to jest za sztuka? Aj, podstawiłem figurę. Aj, miałem tego zbić tam. Szachet, tu nie ma mata. Tam nie ma mata. O, dziękuję panie Marko, ale żeśmy pięknie pograli. Ostro. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Czy ktoś ma jakieś sprytne pytanie? Chętnie odpowiem na jakieś sprytne pytanie. Strefa sprytnych pytań. Proszę bardzo. Ostro było, panie Marco Polo. No pewnie, że było ostro. Ale atakował pan króla, którego tam nie było. Mogłem iść nim na D2 zawsze. No jeżeli nie ma pytań, to dziękuję. Do zapraszam.